iść. Grut przerżnął to na kontrakcji. No a resztę oddałem Quillowi i Gamorze. Zafanzolony kod dostępu do zastrzeżonej. Okej. Okay. Witam was w kolejnym odcinku, czwartym już z serii Strażnicy Galaktyki. W poprzednim odcinku spotkaliśmy się z policjantką, naszą byłą kobietą, z którą razem walczyliśmy na wolnie na Merkurym. Otwórzże drzwi! Myślące drzewo, ja wiem, że tam jesteś! No a teraz rozpoczynamy rozdział trzeci. Jestem Groot? Twój włochaty współsprawca z pewnością ukrył tam swe brudne zarobki. Jestem Groot. Lepiej zważaj, drzewcu. Porozmawiamy z małym Shopem. Chcesz pogadać czy wydębić przeróbkę? No zobaczmy, czy mogę coś przerobić. Może przeróbka? Ładnie proszę. Pośpiesz się, Quill, czas leci. Mamy 800 składników, dobra, możemy. Strzał doładowany. Szybkie dwukrotne naciśnięcie RT ładuje strzał. Zwolni przycisk, aby... No, to mogło być dobre. Tutaj zużywa mniej ładunku. Szybkość strzelność zostaje podwojona. Gdy zdrowie spadnie poniżej 25%, to nie. Skanować wrogów też nie. Szybuj pomiędzy celami przez krótki czas. Może to? Nie wiem, wezmę to na początku. Ten strzał doładowany może okazać się fajny. Brzdęk, gotowe. Nic więcej już nie mogę ulepszyć. Okej. Okay. To jeszcze zapytamy, co tam u niego. Naciśnij dwa razy i przytrzymaj. Potem puść. Okej. Okay. Wypróbujemy to w walce. Chyba, że... Sprawdź, co tam. Chyba już się nie fochasz, prawda? Gdyby nie te trzy cykle na spłatę, byłoby mi lepiej. Hej, a pamiętasz to na kanlarze? Z badunianinem i tą ostrą askawarianką? Gdybyśmy nie wbili z Grutem, jej kumple posłaliby twój durny zad w próżnię. Wszystko miałem pod kontrolą. Tak jakby. Szkoda, że jest spłukany, bo trzeba by cię podliczyć za te ratunki. No to wymień niby jeszcze jakiś. Kontrakcja, Nowhere, Paramatar, Ceres, znów kontrakcja, Malador... Okej, więc wam wiszę. Dużo. Czemu nie spieniężyłem cię u Yondu? Wtedy na bank nie ciułałbym jednostek dla twojej dziewczyny znowa. Ex-dziewczyny. Ale przyznaj, fajnie być strażnikiem galaktyki. Średnio mnie rajcuje ta nazwa marki, ale strażakiem. Może zrobiłem, biorąc Milano w zastaw. Nie godziłem się na to. Skoro już wolisz odsiadkę... Nie bój nic. Wiem, ile dajesz drużynie. Ja ci to wyrównam. No lepiej. Okej. Okay. Porozmawialiśmy. Idziemy do grota, bo coś... O, co tu jest w środku? Ejże no! Ale zamykajcie lodówkę! Pewnie, nianio lordzie. Co to jest napisane? Mogę tam... Nie doczytam. Okej. Okay. Poszukajmy grota, bo tam się kłócił chyba z tym. A co to jest? Czy to jest mój pokój? Tak, to jest mój pokój ewidentnie, bo tutaj jest ta okładka z tej kasety, którą na początku gry... Nie wiem, czy mi się to przyśniło? No tak, przecież tu zaczynaliśmy grę, gdzie on się oglądał w tym lustrze. A to kogo pokój? To musi być pokój Shopa. Nie lubię za bardzo czytać tych dzienników. Jak ktoś chce sobie przeczytać, to niech sobie włączy pauzę na chwileczkę i wtedy dowie się czegoś więcej. Tutaj nie będziemy siadać, bo tam za bardzo nic nam to nie da. To po prostu można zobaczyć przez okno, co się dzieje dalej. O! Tu mogę coś wcisnąć jeszcze. Co to jest? Aha, tutaj mogę włączyć wszystkie kawałki muzyczne. Ale u góry jest włączony tryb streamera. Ale numery! Po to, żebym mógł rzucić ten film na YouTube i mi go... Ej, ta lodówka jest zepsuta? Poczekamy chwilę.
Jestem Groot. Groot? Trzymasz się tam? Może byś mi na chwilę otworzył? Jestem Groot. Aha, to jest łazienka. Jestem Groot. No, fajnie. Wspaniale. Muszę mieć nową szczoteczkę. Jestem Groot. Jeszcze ma bekę ze mnie. Będę ci przekazywał me pieniężne zasoby. Lecz trudno być pewnym, jak postąpi reszta. Okej, dzięki. Bardzo poważnie jesteś lojalny. Zabrałeś za to poszukiwanie jednostek. To poważna sprawa. Tak, tak. No wiadomka, nikt nie chce wracać za kraty. Nie powrót do celi mnie niepokoi. O, fajnie, no bo mnie też nie, prawie. W Kylno otaczali mnie bandyci, mordercy i złodzieje. Dali mi ciężką lekcję. Nie ufa się zabójcom i łowcom nagród. Okej. Jaki on ma umięśniony tu obojczek, nie ma tam kości, tylko jakieś dodatkowe mięśnie. Nie mówiłem na temat kuchni. To tylko przysłowie. Chodzi mi o to, że jesteś skazany za morderstwa. Ja byłem piratem. Nie jesteśmy raczej obywatelskimi wzorcami. Wiemy, czym jest honor i dane słowo. O reszcie trudno to powiedzieć. Trax, możesz się mylić. Daj im szansę, żeby się przekonać. Zobaczymy. On taki zimny skurwysyn, nie? Taki... Ej, wypuść mnie. Wypuść mnie! Ej, typie. Ja chcę stąd iść. No, już myślałem, że chcę mnie zajebać. Ej, Gamora. Powinieneś pukać. Co? Co ty robisz? Miałaś szukać pieniędzy. Szukałam. I? Nie znalazłam. No i co z tymi lalkami? Czy zależy ci na życiu? To podchwytliwe pytanie? Okej, tak. Raczej zależy mi na życiu. Dobrze. Więc niczego nie widziałeś. Znikaj stąd. Medytuję z lalkami. Jesteś w salonie? No, grubo. Wypadł. Kumam. Dobra. Idziemy na dół. Bo widać, że tu chyba nic nie ugramy, da. O, jest lama. Cześć. O, masz krzywy zgryz. No, tańczy sobie. Żeby się dorobić. Ona sobie tańczy. Posiadasz inwestycje? Powiedz, jak bardzo wyglądam na inwestora? Potrafisz ryzykować. Dokładnie. Więc nie przesadujesz się za biurkiem, łowiąc... Ej, dobra, czy... Ja wychodzę i działa. Możliwe, że coś nas łączy. Czy ja bym mógł już polecieć? A... chyba zepsuty. Groot! Hej, stary! Ja tylko, no, sprawdzałem, czy wszystko jest okej. No i... jest! Okej. Jestem Groot. Szkoda, że ten tłumacz jest zepsuty. Miałem nadzieję, że jest na nim grudzki, czy coś. Jestem Groot. Wtedy pobrałbym go na swój egzemplarz. Chciałbym poznawać twoje opinie. Wiesz, bez pośrednictwa Rocketa. Jestem Groot. Właściwie, poczekaj. No, fajnie było rozumieć to, co on mówi bezpośrednio. Pozwolisz tu na chwilkę? Czego chcesz? Robotę mam! Sprawdzisz, czy na tym tłumaczu jest język Groota? Nie ma! Nawet nie sprawdziłeś! Bo nie muszę. Taki tani cium nie miewa rzadkich języków. A jak ma, to tu nie ma co zbierać. Serio? Chwila. A czy ty masz pakiet z językiem Groota na swoim implancie? A wyglądam, jakbym spał na pieniądzach? O takim pakiecie pomarzyć mogą tylko najbogatsi. Czyli serio? Mówisz po grudzku? W taluniańskim? Tak, jakoś mówię. Byliśmy z Grootem łowcami nagród przez dekadę, nim się zjawiłeś. Po tylu latach pracy razem nie sposób się nie rozumieć. No dziwne, żeby... Jestem Groot. Ty mówisz nieporozumienie, ja mówię błąd w interpretacji. Ciekawe, jak on to rozumie, nie? Nie popsuło się. Na flark te zlecenia. Więc z czasem zaczęliście się dogadywać. Pomógł arkusz z leksykonem Groota. Nie tak łatwo go zrobić, jak cały język brzmi jak słowa jestem Groot. Jest dla nas nadzieja. Jestem Groot. Wiesz, że
Nie zawsze miałem implant tłumaczący. Znaczy, na ziemi prawie oblałem hiszpański. Nie żeby język mnie przygotował na to wszystko. Jestem Groot. Rany. Te początkowe lata... Wiesz, jak ciężko było żyć, nie mając pojęcia, co gadają wszyscy wokół? Połowa języków wszechświata brzmi jak szum, ptaszki i zepsute terminy. Wolę nie wiedzieć, jak tak naprawdę gadałby Rocket. Powiem ci, że telewizja nie przygotowała mnie na życie w kosmosie. Jestem Groot? Serio, stary? Fart, że masz Rocketa. Znaczy... No wiem, jak to jest, jak nikt z otaczających cię osób cię nie rozumie. Czym jest samotność? Też byłem zagubiony. A ty pewnie też byłeś przed Rocketem i nami. Dobra, koniec tej rozmowy. Bo on i tak przecież nic nam nie wniesie do sprawy. Nie za rzadko to mówię. A my prowadzimy monolog. Jesteś ważnym członkiem drużyny. Nie wyobrażam sobie strażaków galaktyki bez ciebie. I kto wie, jeśli na tym dynksie jest twój język, a Rocket go pobierze czy zhakuje, sam nie wiem. Jestem Groot. Miło by było w końcu pogadać. Serio. Dobrze, że pogadaliśmy. Mi się okazało, że on nas nie lubi. Jestem Groot. Fajnie. Super. Dobra. Tu na tym może kiedyś będziemy mieli jego język. A gdyby tak zasięgnąć tych niechlubnych źródeł zabójczyni? Co to jest? Oj, tak, gada od... A nie wiem, to był jakiś schowek. Ktoś z tej siatki ma zapewne wartość dla Korpusu Nowa. Więc chcesz sprzedać kogoś od Gamory? I dobre, chcę już lecieć. Mordercy będzie to czyn sprawiedliwy, który da nam możliwość renegocjacji mandatu. No, gdybym nie był tak pewien, że Gamora zaćga cię we śnie za samą sugestię, uznałbym to za dość solidny plan. Dobra, jestem kapitanem, tak? Ruszamy. Ej. Ludzie. To wy nie jesteście ludźmi nawet. Jak mam się do was zwracać? Dobra, no dobra. Zobaczmy, czy tu się nie zaplątała jakaś kasa. O, dobra. Mieliśmy po prostu podnieść tą kasę tutaj. Właśnie. 37 jednostek? Brakuje nam jeszcze 6963. Jeśli chcemy zatrzymać ten statek... Ja wiem, bez planu nie damy rady. Przemyśl to, co mówiłem wcześniej. Znowu ten Fin Fang Fum? Tak, zapolujmy na Fin Fang Fuma. Drax, są prostsze sposoby zarobku. Możemy sprzedać szmelc Gamory. Co? No weź, wleczesz ze sobą te durnostojki, odkąd tylko pamiętam. One chyba są coś warte. Strefa zastrzeżona była półśrodkiem. Moje figurki to nie żadne durnostojki. Mamy problem, ale ty oczywiście nie chcesz nic poświęcić. Bierz kurs na układ Gwiezdny Maklu. Zaraz poświęcę twój durny łeb. I wiedź na skubotężnym szczyt. Słuchajcie. Może Rocket ma rację. Na świecie roi się od świrów, którzy zapłacą za takie pokręcone... Nie! Nawet jeśli kolekcja jest coś warta, nie znajdziemy kupca na czas. Ja nie chciałem, żebyś sprzedawała te figurki. Nie dostaniemy za nią tyle kasy. A już przede wszystkim próba sprzedania mojej własności skutkuje tym, że odetnę coś cennego tobie. Co mi odetniesz? Może powinniśmy rozważyć inne możliwości? Tak! Schwytanie straszliwego? Nie! Jestem Groot! Jestem Groot! Jesteśmy ekipą. Wymyślimy coś. Mówi, że można połączyć oba pomysły. Sprzedać graty Gamory Fin Fang Fumowi. Genialne. Tak, ale jest jeden problem z planem, bo pani Hellbender kupuje tylko potwory, a ty nie jesteś potworem. Nie jest. To najsłodszy, naj... Jestem Groot. Nie jesteś. Nie umiesz nawet udawać, bo... Jestem Groot. Ach tak? Chcesz potwora? Pokażę ci potwora! Ej, ludzie! Co on chce, siebie sprzedać i potem uciec, czy jak?
bo nie wiem. Naprawdę nam proponujesz? Nie, nie, on nie proponuje nam, okej? Może się udać. Sprzedać go? Potem byśmy go uwolnili. To absurd. Pani Hellbender szuka prawdziwych bestii. Mały brzydal będzie idealnym wyborem. Okrutny. Sadysta o czarnej duszy przepełnionej gniewem. Królowa potworów wiele zapłaci za tę kreaturę. Serio? A ile? Tak do tego podchodzisz? Ja wiem, czym jestem. I wiem, czym nie jest Groot. Jestem Groot. Ja głosuję na Groota. Myślę, że Lady Hellbender sporo nam da. A ja nie głosuję na niego. Też głosuję na wrednego zwierzaka. Po dwa głosy. Peter? Myślę, że za Groota. Sprzedam raketa. Od wewnątrz rakiet jest straszniejszy. Moim zdaniem Groot jest bardziej potworzasty. Sprzedam raketa, bo łatwiej będzie go uwolnić, jeżeli będziemy mieli pomoc Groota przy swoim boku. Cóż, rocket jest straszniejszy od wewnątrz. Niestabilny, okrutny i wcale nie przejmuje się innymi i... No dobra, wystarczy już, Quill. Chodzi mi o to, że będzie z ciebie fajowy potwór. I przyda nam się twój zmysł taktyczny, żeby cię stamtąd wydostać. Ale musisz być pewien na 100%. Serio zgadzasz się na to? Na serio? Z przyjemnością was w to wpakuję. No dobra, do dzieła. Sprzedajemy potwora. No to robimy kolejne oszustwo. Żebyśmy tylko za to nie wpadli w jakieś tarapaty. Ale zresztą przecież na pewno wpadniemy. Podobno pogoda na Seknarfie 9. Seknarf 9. Zależy od nastroju jego władczyni. Kobiety tak nie działają. Ani pogoda. Chyba nie jest tak źle, jak wygląda. Tam! Widzę twierdzę Lady Hellbender! Ląduj blisko, Quill! Nie chcę przez to iść! Wow! A, dostaliśmy prawie piorunem. Lecisz w złym kierunku. No, ta planeta ciekawie wygląda. Mała poprawka. Bułka z masłem. Ty tak na serio? Co? Możemy tak wszystko obadać jeszcze przed transakcją. Stąd jest 100 klików do jej bazy. Wiecie, jak kocham obadywać. Kurde, nie znam tej jednostki czasu. Kliki, obroty, cykle. Teraz ja będę leciał. Monstra nie pilotują statków. Monstra robią, co im się zechce. Jestem. Ale może już tak nie smuta. To nic nie da. A twoje wieczne marudzenie coś daje? Czyli narzekasz na to, że to mały narzeka. Wszyscy narzekamy. Może być? No jasne, jeszcze będzie lać. Otwieraj. Mokre to złe. Podobno co większe organizmy źle znoszą tutejsze warunki. Zobaczymy, jak podołasz, Peterze Quillu. Oby twoja kurtka była nieprzemakalna. Jestem. No tak, nie, co ty możesz? Nie iść, ale trzeba odróżniać. Wychodzimy przez tą jakąś czarną, fajną kulkę. To jedziemy. To wygląda jak jakieś grzyby, te drzewa takie. Zamek Hellbender nie jest aż tak daleko. To nie jest zamek, tylko niezdobyta forteca. A jak my ją zdobędziemy? Pytaj Petera! Podejdźmy po prostu bliżej. Wymyślimy coś po drodze. No, z taką ekipą to damy sobie radę bez problemu. Lady Hellbender bez oporu całkowita. Dobra! Czyli bestię już mamy! To teraz zostało jej dostarczenie! Dobrze, że mam na sobie mój oficjalny kostium dostawcy bestii! Nie ma czegoś takiego! Auć! Kurtkę mam całą! Fajnie, że w ogóle masz! Niektórzy tu rozmakają! Nie kłapanie, a będę śmierdził jak mokry pies. Ej, Gromlordzie! Ale ty nie chcesz serio w to błazić? Zejdą nam w tej burzy wieki! Dość narzekania! Znój zahartuje waszego ducha! Słabi chodzą, my kroczmy! Będzie fajnie! Co to jest? Przyjrzę się tutaj chwilkę.
się robaki. Ale wieje tutaj, kopnę to. Nie mogę. Szkoda. Byłem ciekawy, czy mogę to kopnąć. Ktoś, kto uczył się podstępu, otóż dał. Raczej nie wojnie. Ale sensu czego? Że tu umrzemy? Bezpośredności idziecie pod ziemia. Ale czego ty chcesz? Lady Hellbender wlwa na twój kultowy dyskonor. Dorzućmy do pieca, zobaczymy, co tu się będzie działo. Na razie Gamora jest z nami. Pogódź się z tym. Co ma znaczyć na razie? Po prostu różnie z tobą bywało. No i ten... O kurde, ale walnęło. Piorun pierdolnął. Co tu się stanęło? Ale mocno wie. Widać po tych krzakach, że to tak jest. Ale wieje, nie mogę chodzić aż. O kurde. Muszę uważać na powiewy i unikać tych niebieskich piorunów. Dobra, jest piorun. Przeczekajmy chwilkę. I teraz. Ale, czy on dostał? Tak kucnął aż. Schowam się za tymi krzakami. Dobra. Czy ty na pewno z nią nie chodziłeś? O kurde. Czy to jest żywe? Nie, myślałem, że ten grzyb... Zaraz z niego potwór wychodzi. Bo tu na dole będziemy chyba bezpieczniejsi. Będziemy schowani takim daszkiem z grzyba. Trzeba było lecieć na Machlu 4. Hej! To stary okręt ruchu oporu. Może tam będą jakieś skarby? Pewnie przez te tu i czy tam jej kamratów. Nie byliśmy kamratami. Co to jest? O, galaretka. Nie wiem. Nie podchodź, to się coś stanie z tym zaraz. Uważaj, gryzoniu. Wierzę, że przetrwałem pół świat. Mam się bać małego. O kurde. Jest ich więcej! Uwaga! Ale to jest dziwne. Jak z tym walczyć? Raczej nie wręcz, bo jak mnie ukuje... Oto mój gniew! A ja muszę tą galaretkę najpierw rozwalić, dopiero... Dopiero potem chyba mogę coś z tym zrobić. Dobra. Jest galaretka rozwalona. Kurczę, nie umiem trafić w te przeładowanie. Tak się skupiam na strzelaniu i celowaniu. Dobra, może ty rzuć granata. Ty tutaj ciachaj, Gamoro. Znowu nie trafiłem, no. Ej, on może kamieniami rzucać, fajnie. To ja to mogę wybrać. O! Tego tutaj. O, chciałem jeszcze to szybko kopnąć. Ej, są niebieskie. Czy one się czymś różnią? O kurde, ale mi walną. Dobra, szczurze, dawaj bombę. O, teraz trafiłem, ale chyba nie trafiłem ze strzałem. Jest, pokonaliśmy te kostki Rubika. Dobra, jeszcze nie mam dwóch punktów. Nawet wyglądają jadalnie. No tak, trochę tak, taka galareteczka. Fajna zabawa?
Drax, dasz radę delikatnie go wyciągnąć, no. Co? Gdyby to było łatwopalne, Gryzon już by to strzelił. Przez dżunglę wiedzie jakiś szlak! Próbujcie się spiąć! Tam wyglądało, jakby coś było. No, te takie skorupki. No i je mam. Systemy skrzydeł. Otworzy się to? A ty się najbardziej znasz na sprzęcie. To dawaj, dawaj. Oby wciąż działał. Super! To teraz wypatrujmy czerwonych alarmów. Co? Czemu? Bo to sprzęt ruchu oporu, a oni się nie krępowali z minowaniem statku. Dobra, jest i przejść. Jesteśmy coraz bliżej góry. Myślałem, że pójdziemy dołem. To już nie brzmi jak galaretka. Powiadają, że Zef Lady Hellbender okrąża ten świat E. Uwaga, chyba przechodziło tędy coś większego. Niech zgadnę, to jakiś straszny potwór. To może go złapiemy i sprzedamy zamiast naszego szczura. A możliwe, że to nas nie zauważyło? Zostaje tylko pytanie, kogo najpierw dopadnie. Zapewne sobie nas odpuści. Znowu piorun. I tak ponownie widzimy, że nas tutaj nie chcą. Gdyby zawracać zawsze, gdy cię nie chcą, nigdzie byś nie dotarł. No, czyli nie zawracamy, okej. Okay. Rozumiem. Kto się tym zajmie? A nie, co? To jest to, co muszę podgrzać. Zobaczyłeś potwora? Nie, chcę być w gotowości. Nie? Dobra, przeskanujmy to, jak nam podpowiada gra. Okej. Okay. Zalecane przeciągnięcie celu. Jakby wielkie sznury krówek na słono. Jak Drax, czy to znak od Lady Hellbender? Nie, jednak ona to przetnie. Wszystko, byle odszukać Hellbender. To jakieś głowy. Się będzie wydostać z tej dżungli. Bo na dole jest. Ciekawe, czy cała planeta tak wygląda? Nie szczególnie. O, dobra. Rozwalamy kolejną. Nie wiem, jak to nazwać, jakąś próchnicę. O, zdobyliśmy ze składniki. Któż cię uczył jasnopatrzenia, zabójczyni? Ha? I co? Zapytamy ich o drogę? Zastanawiam się, czy jej nie wskazują. Naprawdę? O, czyli takie drogowskazy. Nie twierdzę, że to strzał. Czy to coś było? Jest, jest kolejny składnik. One się nam przydadzą wszystkie. To twierdza Lady Hellbender. Idę za tobą, Drax. Tam coś będzie wartościowego. Skrótem licząc? No dobrze, może bez niego. A on gdzie jest? Ej, Quill! Poszedłeś może znieść jajko, czy co? No, poczekaj. Ja tutaj hajs zbieram dla nas. Nie działa. Dlatego nasz Quill jest tak wyjątkowy. Interesujący. Nic nie składam! To jest bardziej obce od pozostałych. No! I ściana! To wspaniale! Ej, to tam to chyba sprzęt Chitauri. Pytaj Chitauri. Nie, naprawdę! To wysuwany most. Mieli je w więzieniu, gdzie siedziałem. Wielka szkoda, że kieruje się nimi z drugiego krańca otchłani. Ale nie stać nas na dłuższe obiektwo w dżungli. Cisnę tym zwierzem nad przepaścią, który mógł nam uruchomić most. On jest zajebisty, nie? Jemni. Puść już mnie! No, ja chcę to zobaczyć. Tylko zwiń się w kulkę. Co? Drax, rzuć nim! Nie! W porządku! Peter! Spadnie na cztery łapy. O kurde, chyba nie spadł. Chyba tylko koty. Jest wściekły. Cóż to są za nieznane słowa? Skisły krótcą! Małe chyba wymyśla, ale się wpienił. Obyście zgnili, wy worozwise z flurbaki! Najmniej do nas nie strzela. Próbował celowo, prawda? Niech ta bestia robi co trzeba. Rocket, no nie odwalaj! Ziomaj, flardzielu! Załatw ten most, a podbijemy ci działkę o 5%. Te 10! Okej, okay, stoi! Czyli przytniemy do... Dla hajsu wszystko robi, nie? Ciekawe, jak bym musiał przejść, gdybym nim nie rzucił. Jak
jeszcze kiedyś coś takiego odziumasz. To co? Was, na górze! Leci! O kurde, leci jakiś potwór. Ale ona mu walnęła prawie całe życie. Kurczę, one mi tej pół życia biorą. Są potężne. Jest słaby! W ataku! No! Trzeba się, bo giniesz! Honore! Oj, znowu nie trafiłem, no. Ej, mogę takie coś zrobić? O, pierwszy raz to zrobiłem. No latają, to co dopiero to zauważyłeś? Nie mam jeszcze żadnej mocy. Dobra, ona może. Pojawiło się coś, śmiertelny cios, ulepszyłem. Zdobyłem doświadczenie dla tej umiejętności. Ale nie wbił się jeszcze level. Tak walka jest tam w takich arenach zawsze zrobiona, nie? Ej, mogłem takie coś zrobić i nie zdążyłem. Znowu te Y plus B. Ej, dobra, bo zaraz mnie załatwią. Kurczę, ale my tutaj cisną trochę. Zwiąż go. Dostał buta. Skąd nasza pewność, że to tędy? Bo te posągi nie przeszły tu same. Prawie mamy dwa... O, mam dwa punkty. I w jakim celu? A to nie ty jesteś tu naszym specem od Lady Hellbender? Broszura nie wspominała o żadnych posągach. A może ich nie nieśli? Może jakaś melepeta rzuciła nimi przez wąwóz, choć nie chciały! Lady Hellbender bez wątpienia sprostałaby zadaniu. Okej, dobra, ulepszmy. Mamy teraz dwa punkciki. Zobaczmy. Star-Lord. Seria rewolwerowca. Szybka seria blasterów zadająca ogromne obrażenia, które mogą rozłożyć się na większą liczbę przeciwników. Myślę, że jak zostaniemy sami bez nich, chyba że zawsze jesteśmy razem, to by się przydało to najbardziej. Dlatego ulepszmy najpierw go, później zaczniemy ulepszać towarzyszy. Okej, jesteśmy coraz dalej. I myślę, że tutaj w tym miejscu, gdzie skończyliśmy swoją potyczkę z tymi latającymi, nie wiem jak je nazwać, takimi mantami, takie płaszczki i dalszą część drogi do twierdzy, zobaczycie w kolejnym odcinku. Siemanko.